No, czegoś takiego to ja jeszcze w życiu nie widziałem, a tym bardziej w czymś takim nie spałem. To jest wiszący namiot na wysokości 1,20 m, no i pytanie, jak tu się dostać? Trochę jak w Rudym 102. Od dołu. Wystarczy odciągnąć tylko zawleczkę, czyli po prostu zdjąć suwak, no i wspiąć się na górę. Możemy sobie od razu odsunąć okienko widokowe, tylko muszę się troszeczkę namęczyć, żeby do tego dotrzeć. To jest wersja akurat bez tropiku, żeby pokazać wam, jak to wszystko wygląda wewnątrz. Natomiast obok stoją już namioty skompletowane, takie, w jakich można spędzać noc. No i mamy wszystko, co potrzeba do takiego spania. Dlatego nawet jeżeli zapomnicie o śpiworze, to na miejscu jest i pianka, karimata, poduszka, śpiwór. Mamy do tego światło, mamy do tego muzyczkę z głośnika. I mieszczą się tu nawet 3 osoby. 100 za osobę płacimy, a jak są 3, to fajnie się wtedy ten ciężar rozkłada. Także przymierzam się na wszystkie sposoby i przy moich 85 kg widzę, że nie ma żadnego problemu z obciążeniem. Tak sądzę przynajmniej. I to też jest fajna zabawa dla najmłodszych. Ale skoro mówię o najmłodszych, to pokażę wam coś, co jest przygotowane specjalnie z myślą o nich. Tylko wykonam najpierw efektowny skok. Jeżeli kochacie powieści Tove Jansson, to od razu rozpoznacie ten kształt, bo to jest domek Muminka. Wypisz, wymaluj, taki jak na kartach powieści, albo taki jak w animowanym filmie. Ciasny, ale własny. Małe jest piękne. Na dole bawialnia, a na górze pokój sypialny. Nawet jak kilkorga dzieciaków, rodzice oczywiście w pobliżu czuwają nad bezpieczeństwem, ale mnie trochę ciśnie tutaj w plecach, więc wybieram jednak ten większy, 5-osobowy namiot, a poza tym zobaczę jeszcze, jakie inne atrakcje czekają tutaj na gości.